Górecki z numerem 21, Górecki z 19, Baranowski. Przed nimi z 8 Możdżonek, a więc były polonista w ekipie Ursusa, a także z 20 Papliński, ale o tym może za chwilę, bo pierwsza próba strzału, uderzenie próbował Rafał Parobczyk. 4 zawodników Polonii przed polem karnym, ale pewnie za chwilkę będą w tą 16 wbiegać. Parobczyk wznawia krótko jednak. Smuga przed pole do Łukasza Piątka. Piątek na lewej nodze, piłka, uderzenie. Zablokowany i gol! 1-0 dla Polonii! Bramkę zdobywa Damian Mosiejko. Trochę z przypadku, trochę szczęśliwie, ale czasem to szczęście też musi dopomóc. Nieudany strzał Łukasza Piątka zamienia się w asystę. Mosiejko trafia. Jest to jego pierwsza bramka. Piątek. Ładnie teraz wprowadzamy to na połowę Ursusa, ale Pazio przystopował tę akcję. Odegrał do tyłu do Łukasza Piątka. Piątek ładnie zostawia futbolówkę Andrzejewskiemu. No ale to podanie niedokładne. Mamy trochę szczęścia i piłka przechodzi. Piątek wchodzi skrzydłem. Andrzejewski do niego, to zagranie. Andrzejewski przed pole karne. Smuga uderza. Jeszcze poprawka Smugi. Piłka nad bramką. Smuga uderza i w sam środek bramki. Jest w pierwszym składzie Parobczyk, więc jest i wykonawca. Parobczyk, dobra centra. Jeszcze Piątek zbierze tę piłkę przed polem karnym. Ale wycofanie do Golińskiego. Przerzut, jeszcze piłka w szesnastkę. Więczatek z problemami, zobaczmy, Paczuk. Wojdyga ma szansę przymierzyć, gol! Gol! Grzegorz Wojdyga, 2-0. Ależ błąd Więczatka. Ale to podanie Parobczyka było naprawdę świetne. Tuż nad głową wyskakującego obrońcy przeszła piłka. Oj, teraz Neumann, nie ma faulu, zobaczmy, Neumann, szansa dla Ursusa. Neumann schodzi do środka i gol dla Ursusa. 2-1. Piątek. Dobre zagranie na klepkę ze Smugą, ale to ostatnie podanie niestety niecelne. Ale mimo wszystko bardzo szybko odzyskujemy piłkę, ale też tylko na chwilę. Mosiejko niepotrzebnie próbował tutaj jeszcze założyć siatkę rywalowi. Zaraz może być kontratak Ursusa. Już wchodzi w pole karne Górecki. Szansa i nie ma bramki, ależ kiks! Polonia jak na razie bez sytuacji. Ursus miał jedną bardzo groźną. Goliński, ależ fatalny kiks! I zobaczmy, tutaj będzie szansa. Neumann! I broni to Dawid Pleleń, ależ interwencja! To jest interwencja po prostu na wagę bramki. No. Jakbyśmy sami się usypiali tą powolną grą od tyłu. Kamiński wybija wełna. Jeszcze zbiera Baranowski. Uderzenie. I Leleń bez problemu łapie tę piłkę. No nie może się podobać Polonia po przerwie. Jakby zdecydowanie bez koncentracji, znowu Goliński, on jest z tym punktem zapalnym w naszej obronie. Szerszeń w polu karnym. Szerszeń, no jak on doszedł do strzału, to jest niepojęte, naprawdę. Smuga, niezła wrzutka, zobaczmy, Paczuk, gol! Gol, ale spalony niestety. Chorągiewka w górze. Nie sposób ocenić z tego miejsca, czy był ten spalony, czy nie, a teraz kontra Ursusa. Zobaczmy, strzał i broni Leleń, ależ sytuacja, ależ uderzenie Neumanna, to jeszcze nie koniec. Jeszcze Kamiński. Wojdyga do środka, Wierzbowski znowu szuka sobie tych wolnych stref i wychodzi mu to co naprawdę nieźle. Wprowadził Mosiejkę do tej akcji. Mosiejko, świetne podanie do Wyszkowskiego. Zobaczmy, Wyszkowski. Ale do nikogo, choć to jeszcze nie koniec. Wierzbowski! I sparował tę piłkę Więczatek ponad poprzeczką. Wojdyga lewą stroną. Pokazał się Paczuk do gry. Wydaje mi się, że... Oj, teraz może być szansa. Zobaczmy, Wyszkowski, ale chyba za mocne to podanie. Dojdzie Wyszkowski. Zobaczmy, Paczuk! Nie próbował z pierwszej piłki, a chyba szkoda. Wierzbowski prosto w ręce Więczatka. No właśnie, dlatego powiedziałem, że szkoda, że nie próbował Paczuk od razu uderzać. Kapitalna sytuacja, zaprzepaszczona przez nasz zespół. Świetną pracę tam wykonał Kuba Wyszkowski, ale nie ma tutaj czasu na pochwały, bo trzeba bronić. Kamiński w poprzeczkę!
To jeszcze nie jest koniec, piłka w naszym polu karnym. Szerszeń! Wojdyga próbuje go blokować. Piłka na przedpole, Skowroński, Prusinowski. Jeszcze raz Skowroński. Próbował z kroka uderzyć, ale chyba wreszcie uda się wybić tę piłkę, tak jest. Pasio. Do Wyrzykowskiego, nie ma spalonego, zobaczmy, Wyrzykowski. Dobre podanie przez szesnastkę, Wierzbowski. Ale czemu do tyłu? Jesteśmy już w polu karnym. Pazio wprowadza piątka, nie ma spalonego, piątek! Ale do nikogo! I Kamiński. Strzał, ponad bramkę. Nie było zagrożenia.